TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Dzień dobry, no tak, przede wszystkim liczymy na potwierdzenie dobrej dyspozycji, bo to jest jak gdyby punkt pierwszy do tego, aby walczyć o pełną pulę. Natomiast po tym meczu w Poznaniu na pewno czujemy niedosyt, bo zagraliśmy dobry mecz i zabrakło kilku minut, aby ten wynik utrzymać. Chociaż uważam, że takim ważniejszym momentem to była strata tej pierwszej bramki, jeżeli jeszcze wracamy do tego meczu, bo to pozwoliło złapać kontakt drużynie. Ale patrzymy już przed siebie pod kątem Śląska i tak jak pani powiedziano, chcemy powalczyć o pełną pulę i chcemy zrobić wszystko, aby te punkty zostały w Chorzowie. Dziękuję. Każdy mecz dla Ciebie będzie wyjątkowy, bo to będzie 500 występ w Ekstraklasie, ale tak naprawdę jak arbiter rozpocznie to spotkanie, to nie będzie miało większego znaczenia i będzie jak zawsze walka o 3 punkty. Znaczy jest 2 dni do meczu, no czy będzie, no to trener zdecyduje, ja będę się cieszył, jeśli będzie to ten 500 mecz. Natomiast nie myślę, szczerze mówiąc, o tym tak strasznie, bo jesteśmy cały czas w takiej walce módce ligowej, mecz goni mecz i po prostu no, muszę ze swojej strony się przygotować do tego meczu, tak jak do każdego innego i nie myśleć o tym jubileuszu, bo to gdzieś no, uwagę skupia na czymś innym. Także cieszę się, ale tak jak mówię, to jest... Jestem cały czas jakby we walce i nie rozmyślam o tym. Na pewno strata Maćka Urbańczyka jest bolesną stratą, bo zespół dobrze funkcjonował w momencie też, kiedy Maciej był na boisku. Wrócili do treningów Michał Efir, wrócił Paweł Oleksy, natomiast czy już będą uwzględnieni w meczowej 18, no to zadecydujemy w dniu jutrzejszym. Pozostali nogi Gołajew jest w okresie rehabilitacji. Tak samo w okresie rehabilitacji jest Adam Setlen, który indywidualnie trenuje. Czy ja nie pamiętam, żebym dał jakiś wywiad po meczu wcześniejszym, a tych meczów było trochę, żebym narzekał na sędziego. Natomiast tutaj po Poznaniu faktycznie pozwoliłem sobie na taką wstawkę, bo uważam, że karny, który był dla nas, no był ewidentny. No. I teraz jeśli Łukasz łapie piłkę ręką, to się trzeba zastanowić, jaka kartka, tak? Bo moim zdaniem Mariusz przyjmuje tą piłkę i wychodzi sam na sam, także ten mecz mógł się zupełnie też inaczej potoczyć. No to tak na podwórku się czasami robi, że łapie się piłkę w ręce, jak już po prostu się widzi taką bezradną sytuację, tak? Także no tutaj sobie powiem szczerze, no pozwoliłem na komentarz, bo dla mnie sytuacja jest ewidentna. Nie wiem, czy w podtekście było też pytanie takie, czy ktoś ma szansę pobicia tego rekordu w przyszłości. Też żeśmy się tak wczoraj zastanawiali. Nie wiem, kto jest drugi w kolejności w tej chwili z grających piłkarzy. Malina jeszcze. Czy Marek? Z grających, tak. Chyba Marek, bo Marek ma blisko 400, tak? No bo w realiach, jakie się w tej chwili wytworzyły w Polsce, że zawodnik 1-2 sezony bardzo dobrze zagra i go wywożą za granicę, tak? To będzie, uważam, bardzo ciężko pobić ten wynik. Ale też jest ciekawe, że tutaj w ruchu i Darek Gęsior, tak? Jest w czubie, Marcin Malinowski, Marek Zieńczuk, moja osoba, także na pewno coś w tym jest. Ja tutaj przychodzę drugi raz do ruchu 3 lata temu, nie wiem, chyba z redaktorem Cięciałom o tym rozmawiałem, czy będzie pamiętał o tym treningu tutaj. I to, co trener powiedział, tempo gry, ilość meczów się zwiększa, ale też sposób trenowania no, jest inny niż, nie wiem, 20 lat temu i to pozwala też zawodnikowi wydłużyć karierę, a zwłaszcza ten trening, który tutaj poznałem gdzieś tam w ruchu przed laty i który tutaj jest kontynuowany, także na pewno cieszę się, że to się stało w ruchu, bo to stanie się, tak? Łukasz, no i nie zapominajmy, że powietrze się poprawiło. Powietrze jest chyba lepsze niż w Krakowie, tak? bo tam no zimie, wszystko tam goni od was do nas. W zimie chyba tak jest, wiesz? Tu dużo tego zależy, tak? Od tej atmosfery, od charakteru szatni i było tak przed laty, jak tu byłem. Grałem z takimi zawodnikami jak Maciek Mizia, jak Jaworski, Śród, Fabizacki, tak?
tata Kamila Lecha, tak? Od tego charakteru dużo zależało i to się nie zmienia, tak? Że no jest to coś szczególnego i na tym charakterze no, musimy budować swoje sukcesy. Ja też myślę, że mało się o tym mówi, ale w warunkach no, niełatwych od roku 2000 ruch był 3 razy na podium. Dla mnie osobiście te trzecie miejsce, które zdobyliśmy 2 lata temu, no, jest jak Mistrzostwo Polski co najmniej, tak? To właśnie na takim charakterze było to budowane. Także ja sobie to bardzo cenię i też dużo ludzi o tym zapomina. Bardzo sobie to cenię, że mogę ten rekord pobić w ruchu i to nie jest po prostu taki klub pierwszy z brzegu. Mówiąc o tych sukcesach, bo to Łukasz troszkę później trafił, ale Marek Zieńczuk, który ma za sobą Mistrzostwa Polski w Wiśle Kraków, tak, mógł dołożyć jeszcze, będąc w ruchu, tytuł wicemistrza. Trzecie miejsce jest to coś niesamowitego, gdzie zazwyczaj piłkarze, powiedzmy po 30, no ciężko gdzieś jeszcze trafić do drużyny, która no, odnosi sukcesy, tak? Jednak bliżej mi do tej tezy, że z tygodnia na tydzień po prostu trzeba pracować i nie wybiegać w piłce za daleko w przyszłość, bo no, planowanie czegokolwiek w naszej dyscyplinie jest szalenie ciężkie. Ja oczywiście jak zaczynałem grać, to jakieś tam plany zakładałem, a dlatego, że jestem ambitny, to większość mi się nie udało i dlatego no, nie planuję, staram się myśleć, co będzie za tydzień o najbliższym meczu i znacie mnie, że jestem zawsze ostrożny. Nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, czy powiem coś takiego bardzo górnolotnego, ale mam żonę, którą kocham i wspaniałe dzieci i ten dom po prostu mi daje takie ciepło, że mogę w spokoju myśleć o pracy, która jest moją pasją. No, może to jest jakiś no, slogan, ale naprawdę tak jest i tak mam. I jeśli mogę po prostu, no, to im za to dziękuję, bo mam spokojną głowę i mogę od poniedziałku myśleć o następnym meczu. Te mecze są różne, tu może redaktor przesadził, że ta forma jest taka jakaś stabilna, te mecze są różne, ale jest taka we mnie systematyczność, że od tego poniedziałku no myślę, co się stanie w sobotę, tak? Oczywiście, że tam gdzieś po jakimś fajnym meczu czy jakimś sukcesie lubię się pocieszyć, nie wiem, w sobotę, ale tak jak mówię, no od poniedziałku się przygotowuję i gdzieś tam mentalnie jestem nastawiony na ten następny mecz, ale to jest ważne co dla mnie, co powiedziałem, dom, stabilność i ja tutaj jakoś to widzę, no moje to jakby takie małe, takie osiągnięcie.